Ja jestem tego zdania, że kto by teraz nie był, będzie lepszy od PiS-u. Tak by go zmienić. Zmienić by trzeba Morawieckiego. Przede wszystkim Kaczyński powinien już odejść. Na maturę? Oczywiście, że tak. Inflacja to jest z winy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Co musiałby rząd zrobić, żeby nie było tej inflacji? Jest jakiś pomysł na to, czy ma pan... Poddać się do dymisji. Każdych rządów jest trochę źle. A teraz gorzej? Bo tylko teraz jest najgorzej. Czy PiS sobie poradzi z inflacją? Z drożyzną. Do internetu nagrywa, może pan mi co chce. Raczej sobie nie poradzi. Jaki jest powód? Jaki jest powód? No głupcy rządzą. Nie jest pan zadowolony z rządu? Proszę? Nie jest pan zadowolony z PiS-u? A skąd? Jaki jest powód, że pan ich tak nie akceptuje, nie lubi? No bo źle się dzieje w ogóle. W jakim temacie? Wszystko się dzieje źle. I w stosunkach międzynarodowych, i stosunki z Unią Europejską. No i w ogóle ceny, drożyzna. Zauważył pan drożyznę? Drożyzna jest niesamowita. I rząd ma na to wpływ, czy ktoś inny? Będzie mówił, że Rosja, że Putin ma na tą inflację. Inflacja była, jak jeszcze Putin wojny nie zaczął, więc nie zganiają na Putina, tylko inflacja to jest z winy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Co musiałby rząd zrobić, żeby nie było tej inflacji? Jest jakiś pomysł na to, czy ma pan... Poddać się do dymisji. To na kogo głosować? Czy za Platformę było lepiej dla pana na przykład? Ja jestem tego zdania, że kto by teraz nie był, będzie lepszy od PiS-u. Tak jest moje zdanie. A jak się pan żył za Platformę? Tak mniej więcej, no w skrócie. Co tam było źle, co dobrze? No. Za każdych rządów jest trochę źle. A teraz gorzej? Bo tylko teraz jest najgorzej. Bo nie ma siły. Każdy rząd coś tam robił, co się ludziom nie podobało. Zresztą nie ma takiego, co by wszystkim dogodził. Aby było lepiej niż jest teraz. Ale jakby dzisiaj by wybrał, na kogo by pan zagłosował? No w tej chwili to jeszcze... Ale prędzej na PO niż na innych. A co pan sądzi o Trzaskowskim na przykład? Czy na przykład on by się nadawał na prezydenta, czy na premiera? Według mnie nadawałby się, bo jest człowiek mądry, odczytany i poradziłby sobie ze... W porównaniu z Dudą na przykład. Jak nas Duda reprezentuje? Za granicą na przykład? Czy jest jakiś znany według pana... No, zna pobieżnie, jeśli chodzi o tego prezydenta Dudę, zna język angielski pobieżnie, a czasem go słucham, jak wypowiada się, no to czasem mnie śmiech ogarnia, bo przede wszystkim, żeby rozmawiać po angielsku, to trzeba po prostu mówić, a on się jąka, no więc szuka słów, więc to jest nie człowiek do dyplomacji zagranicznej. A Morawiecki w skrócie jeszcze tak, co panią sądzi? Powiem by dalej, czy zmieniamy go? Cóż, natychmiast trzeba by go zmienić. Zmienić by trzeba Morawieckiego, przede wszystkim... Kaczyński powinien już odejść. Na maturę? Oczywiście, że tak. I to na najniższą według mnie. Za to, co zrobił w kraju, to na najniższą emeryturę powinien odejść. Dobrze, dziękuję. Miłego dnia. Nie. Jaki jest powód? No... Ma pan 13, 14? 500 plus jest przecież. 500 plus to nie mam. W jaki rad? Nie, no ale ludzie mają. To dlaczego pan jest zadowolony? Dlatego, że nie. A za Platformę lepiej? A ja wszystkich nie lubię. To na kogo głosować?